Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam w nowym tygodniu. Poniedziałek, ósmy dzień. Ósmy dzień stycznia. Zapraszam na poranny przegląd techniczny. Startujemy z Euro USD. Tutaj duże ruchy piątkowe wymuszają na nas aktualizację poniekąd scenariusza, który mieliśmy wyznaczone, ale to był interwał tylko 30-minutowy, także tutaj spokojnie sobie poszerzamy perspektywy. Na początek możemy posłużyć się interwałem, tak patrzę, czy 4 godzinówka, czy H1, nawet i H1 tak naprawdę, bo to jest dobrze widoczne tutaj na tym przybliżeniu. No i potrzebujemy kontynuacji tego podbicia. Ja tutaj, jeżeli chodzi o techniczne strefy, najbardziej skupiłem się na 61,8. Oznaczymy to takim odcieniem podażowym. To będzie właśnie ta strefa. Jak sobie spojrzymy na podbicie piątkowe w okolicy 38,2% zamykały się świece. No i później ten okres późno-popołudniowy, wieczorny to było uspokojenie. Dzisiaj po otwarciu nowego tygodnia na sesji azjatyckiej na razie gdzieś tam w okolicy otwarcie się poruszamy. Czekamy, zobaczymy co rynek zaproponuje dalej. 61,8 jako taki dosyć szerszy schemat tutaj ze strefą podażową. No to wskazuje nam kurs 1,1039, 1,1040, powiedzmy tak do zapamiętania łatwiej, 1,1040 jako strefa oporu. Idziemy dalej. GBP/USD tutaj również sobie na pewno rozszerzymy trochę horyzont. Jeżeli mamy się poruszać w tożsamym schemacie na kablu, no to oczywiście to jest ten swing spadkowy, dokonujemy sobie jego pomiaru. Wyraźnie wyżej, jeżeli chodzi o konkretne zniesienia, porusza się para walutowa funt-dolar. Tutaj ta strefa oporu na 61,8 tak naprawdę przetestowana na tym piątkowym wybiciu. Natomiast ja bym się jeszcze na niej skupił. Ona wcześniej tutaj też sporą rolę odgrywała, jeżeli chodzi o taki horyzontalny poziom, w tym przypadku również poziom oporu. No i to podejście piątkowe i czekamy na kolejny, tak? Tutaj będzie dosyć łatwo gdzieś zabezpieczyć tą pozycję. Można mieć dosyć też duże targety też można sobie tutaj zakładać przy ewentualnym osiągnięciu. Myślę, że to jest obowiązkowo, żeby ten stosunek do zysku do ryzyka był na całkiem niezłym poziomie, to też te targety musimy dosyć odważnie tutaj stawiać lub po prostu odpuścić, jeżeli ktoś powie, że taki stop loss powiedzmy tam na wartość 30 pipsów czy nawet więcej w ciągu na zagranie jednosesyjne to nie, dla niego za dużo, no to spokojnie można sobie odpuścić. Natomiast widzę tu potencjał. Potrzebujemy retestu 1,2745 i wtedy gdzieś jakieś decyzje będziemy podejmować. No 30 pipsów około nas tutaj dzieli, więc czekamy tutaj na zaksięgowanie tej strefy. Dobra, idźmy sobie dalej. Myślę, że na ujku tutaj bardzo szeroko to było wszystko. Myślę, że spróbujemy na H1. I poziom, który będzie nas interesował na wykresie USD JPY, no to mamy 38,2%, zniesienie FIBO 38,2% z tego właśnie całego swingu wzrostowego. Jak sobie zobaczymy właśnie te ruchy piątkowe, no to podejście możemy tak naprawdę podpisać pod pierwsze zaksięgowanie tej strefy wsparcia. Tutaj zabrakło może pół pipsa. Natomiast no, czekamy na kolejne podejście, być może coś w postaci formacji podwójnego dna zostanie wyznaczone, być może ten poziom zostanie lekko naruszony jeszcze w dół. No, interesuje nas kurs 143,78. To jest pułap do zaksięgowania tutaj na ujku na tą chwilę. Jak patrzę sobie na dystans, który nas dzieli, no to jest około 50 pipsów, więc spokojnie przy tej zmienności, jaka na tym rynku panuje w ostatnim czasie, do wypełnienia nawet jeszcze w tych godzinach przedpołudniowych. Dobra, idźmy dalej. Zobaczmy sobie złoto. Tutaj również układ FSTOP w drugim podejściu wybity. Sprawdzimy sobie ten cały swing wzrostowy.
No i zobaczcie, że najbardziej takim technicznym poziomem jest pułap mierzenia 61,8. Tutaj potwierdzenie w ramach tej wspinaczki, powiedzmy, która miała miejsce przede wszystkim w drugiej połowie grudnia, natomiast to podejście tak naprawdę na przełomie pierwszej i drugiej połowy, to podbicie tutaj z tego pułapu cenowego, który teraz oczywiście nas interesuje. No i tak, patrzę na pułap, około 2030 dolarów na liczniku, nawet 2029. Poziom cenowy, poziom wsparcia 2017, no to widzimy, że około tam 12 dolarów maksymalnie nas tutaj dzieli. Interwał 4-godzinowy, dosyć szeroki, ale też no, spora zmienność na rynku złota i myślę, że w bieżącym tygodniu również będzie dosyć ciekawie, więc ta strefa techniczna powinna tutaj być w kręgu naszych zainteresowań i tak naprawdę czekamy na wypełnienie scenariusza i zobaczymy, być może nawet na interwale H1 warto sobie zaobserwować, jakie będą formacje świecowe budowane właśnie na tym obszarze w momencie, kiedy uda się osiągnąć te rejony techniczne.